Poznańska gmina żydowska była jedną z najstarszych i przez całe wieki również jedną z ważniejszych na ziemiach polskich. Ulica Żydowska, jedna z ulic w byłej dzielnicy żydowskiej. Przy niej znajdowała się synagoga Nechemiasza i zespół gminnych synagog, a później fundacyjne schronisko imienia Salomona Latca dla starców i zniedołężniałych. W 1880 roku podjęto starania o wybudowanie nowej synagogi dla żydowskiej gminy ortodoksyjnej, w wyniku których w latach 1905-1907 na parceli pomiędzy ulicami Stawną, Wroniecką i przedłużoną ulicą Żydowską powstała imponująca budowla mogąca jednocześnie pomieścić 1200 wiernych. 600 miejsc siedzących dla mężczyzn i osobno na emporach drugie 600 miejsc dla kobiet. Żydów z Poznania 15 kwietnia 1940 roku Niemcy usunęli z synagogi ostatnią gwiazdę Dawida. Przebudowana została napływalnia i do dziś tak użytkowana.